Cześć, siemano, z tej strony Ferguson KR, witam mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Metro Exodus, moi drodzy. Poznaliśmy nową przyjaciółkę, Gyul, której pomogliśmy się poniekąd oswobodzić z opałów, czyli po pokonaniu bandytów. Tak naprawdę nie mieliśmy za wiele do roboty, bo rozwaliła wszystkich sama. Dzięki temu pomoże nam dostać się do bunkra, centrum łączności. Także to jest materiał na dzisiaj, znaczy to jest nadzieja do roboty. Jeszcze sprawdźmy sobie mapeczkę. Znajdujemy się tutaj w tym momencie. Jak wspomniałem ostatnio, chciałbym dostać się tam, jeżeli będziemy mieli możliwość taką, chyba że po wsiądnięciu do samochodu, pojazdu, gra nas sama przekieruje gdzieś po prostu. Ale aczkolwiek z tego co widzę, Artem, idź Artem, więc chyba pójdziemy sami, więc chciałbym podjechać sobie tam, zobaczyć. Bo nasz cel jest dosłownie na południu, także może by poobskakiwać sobie te znaki zapytania. Zobaczymy, zobaczymy, jeszcze sprawdźmy z tej strony. Wróć do bazy, zrobiłem mapy? A zdobyłem, kurde, mapy. Centrum Łączności funkcjonowało jeszcze przez kilka lat po wojnie, więc może znajdziemy w nich to, czego nam potrzeba. Musimy wrócić do bazy i dokładnie się z nimi zapoznać. To nasza jedyna szansa na znalezienie jakiegoś nieskażonego obszaru. Kurde, ciężko mi się czyta w tych soczewkach. W ogóle musiałem je przed chwilą, bo je ściągnąłem, miałem potrzebę ich ściągnięcia i zakładałem na nowo i kurde, podrażniłem sobie trochę lewe oko. Ale dobra, mam nadzieję, że tego nie widać. Ja tego nie widzę, zobaczę, mam nadzieję, że wy też tego nie widzicie. Dobra, wypędzimy. Zobaczmy jeszcze nasz... dobra. Tak to wygląda, mamy amunicji w miarę w porządku. A jak z apteczką stoimy? Oczywiście apteczki nie mamy i filtr mamy tylko i wyłącznie na 55 sekund. Coś czuję, że zginiemy. Czy tutaj była możliwość? Czy tu był gdzieś stół? Nie było chyba. Dobra, wsiadł. Z tej strony jest znacznik. Także zapierdzielamy. Zobaczymy, za jakiś czas się metro będzie kończyć. Mam cztery tytuły, które będę chciał ograć. Muszę jakiś wybrać. Zobaczymy, co tu poleci następne. Na razie zapieprzamy przed siebie. Dobra, zobaczmy. Uwaga, to Anna. Ja rядом z portem. Слежу za основной дорогой. Aktywność jest. Пока ничего особенного, но лишний ствол by nie pomieszał. Po drodze mamy dwa punkty, czyli jednak tam się nie wybierzemy. Dobra, znowu ten baron. Перетёр я по радио с паханом этих гастролёров с поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И прикатил он сюда не просто так. A po waszemu zadaniu wierchownego komandu... Sprężynowy fotel chyba strzelicie, jak skrzypią? ...prawdy nie kolica. Z kątem sekretne ono. No, możecie, jeśli думаете, że to wszystko, to chrzen tam plawał. Znajcie, odkąd to polkownik pożalował. Prosto z Moskwy. Dobra, chyba tutaj wyskoczymy teraz. Ściemnia się też. Dobra. Co jest? Porwał mnie. Nie żyjemy już. To zajebisty początek, wam powiem. Co temu się porobiło z głową? Dobra. Muszę uważać, żeby... Wszystkim odbój! Baron сказал! Kurde, no przypaliście trochę. Dobra, mam nadzieję, że sobie... odpuścił. Zobaczmy na mapie teraz. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Więc nie wiem, czy to jest po prostu ta miejscówka tu. No, teraz to co możesz. Kurde. Może to jest do góry gdzieś?
Myślałem, że tu będzie jakieś przejście. Dobra, spróbujmy. Kurde, nie mam tej apteczki. Kurde, leci tu szmaciarz. Ogólnie jestem tutaj. To jest jego legowisko chyba. Oczywiście. Patrz. Mam cię, Leszczu. Ale zrobiliśmy to. Właśnie, właśnie, Artem. Dobra, ale jakaś nagroda? Będzie coś w tym? Kurde, nic nie ma. Ale dobra, odpalmy ma. Dobra, legowisko. Coś mi tu cały czas pika. No i zaraz się tak... Niczego tutaj nie widzę, co byśmy mogli zebrać. Dobra, pokonaliśmy potwora. Nie, może gdzieś tutaj trzeba to obejść. Tam łażą te zombioki. Niczego tutaj nie widzę. Ale ewidentnie... Coś mi tu pika, no. No dobra, to będzie jakiś metal. Więc olejmy to. Zobaczmy, drugi wskaźnik jest... Tam. Nie wiem, czy to nie będzie to tutaj. Chyba tak. O kurde. Tutaj coś czuję, że... Że się zmęczymy. Jest, tam jest drabina, zajebiście. Dobra, odpalmy sobie to. I spróbujmy wytworzyć chociaż jedną apteczkę, bo... Generalnie to jestem na strzała. Na strzała, na popchnięcie. Dobra, tu wszystko mi działa. Dobra, będzie saving z pewnością. Ej, niczego tutaj nie ma. A dobra, tam jest jeszcze wyżej. Dobra, wejdźmy, wejdźmy, sprawdźmy, zobaczmy. Itirit. Muszę sobie wyprasować green screen, bo widzę, że są takie smugi momentami. Dobra, tu mamy coś. Bardzo miło. Bardzo miło. Generalnie chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś zdobycze. Kurczę, potrzebny mi jest workbench. Benchwork. Tam raczej nie przejdziemy. Dobra, nie, nie traćmy czasu, nie ma, bez sensu. Nic tu więcej nie ma, więc spadamy. Nic, przejedziemy najwyżej do naszej bazy po drodze. To, co będzie do zwiedzenia, to zwiedzimy. A to, czego nie będzie, to nie zwiedzimy. Jeszcze mi coś tu pikało, halo. Dobra, idziemy. O. Aha, nie chcę. Patrzcie, jest ten, to gdzieś musi być też... Nie no, tu nic nie ma. Nie no, nie ma, szkoda, jest tylko... Jest tylko łóżko, nie zrobimy nic. Dobra, spadamy. Chyba, że nie widziałem, jakby ktoś z was widział, to dajcie znaka, czy znowu przebinąłem. No. Znaczy, jakiegokolwiek dajcie znaka. Może to gdzieś tu coś leży. Nie, dobra. Don't waste time. Wsiadamy do fury. Dobra, już Artem, nie udawaj, że się tak zmęczyłeś. Ale powiem wam, że mnie mega zaskoczył. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że tutaj też... Czy możemy tu włączyć światło? O, mogliśmy włączyć światło. Zajebiście, bo mnie tak raziło. Dobra, tu sobie spokojnie przejedziemy. Góry stąd wygląda, jakby to była jakieś... Postacie. Chyba widziałem drugiego. Chyba odbijemy... Nie wiem, w którą stronę. Jeb go, rozjedziemy. Giń. Mapkę jeszcze raz muszę zobaczyć. Tak, chcę jechać tam. Dobrze, czy nie? Dobrze.
Chcę tu jechać. Zobaczymy, co nas tam czeka. Jedziemy! Patrz, zabierze! Ej, jest akcja! Dobra, my jedziemy do przodu. Z drogi, wieśniaki! Artem nadciąga! Dobra, to chyba tyle, co? Przejadę tu? U, przejechałem. Kurde, tu jest... Zobaczmy, gdzie dojechaliśmy. Przejechałem to. Kurde, boję się, że jak wysiądę, to mnie drapnie. Kurde, jak się przestraszyłem tej kulki. Staro, nie wygląda, jakby to było? Gdzieś tu. Pad? Pad. Dobra, naładujmy. Jak to było ładowanie? Tu? O, kurde, nie to. O nie, nie zapomniałem. Jak? Aircon, dobra. Kurde, ej, nagrywam codziennie. Dobra, coś tu jeszcze jesteśmy w stanie zdobyć? Coś tu jeszcze? Mi tu pinka. Uuu, jakaś widzę... Wow. Ja to rozebrałem, jestem debilem! Nie! Nie... Ale to spieprzyłem. Co my tutaj mamy? Dobra, części. Niepotrzebnie zrobiłem znowu larwę, no ale... Dobra, generalnie te znaki zapytania to jest mocno... zbieranie do ekwipunku. Tam już raczej nie idziemy, dobra, spadamy stąd. O, o, o. Jeszcze? Patrzcie, jeszcze jedna skrzyneczka była. A, dzień dobry. Spadno... Dalej mi coś tutaj. Gdzie tu coś jeszcze jest? Tutaj. Dobra, chyba... Nie wiem, gdzie tu jeszcze coś pika. Ej, nie widzę. Dobra, ole. Tu jest skrzynka. Ja nie wierzę. Ja tego nie widziałem, ej, na serio. Dobra, może coś tu jeszcze będzie w takim razie. Ja tu już widzę, tu już więcej nic nie pika, dobra. Już myślałem, że przeładujmy sobie mapeczka. Okej, okay, ogarnięta sprawa. I teraz generalnie mógłbym zawrócić. Albo... Pójdź. O, shit. Ściągnij to. Albo przejść tu z buta. Auta nie zgubię na szczęście, bo jest oznaczone na mapie. Co to za jakiś węż? Mam nadzieję, że o mnie nie, kurde, dziabnie, bo będzie przypał. Ej, halo! Proszę mi tu nie syczeć. Mapa. Tam. Piękno, słonko świeci. Mamy wschód słońca lub też zachód. Tu nic nie ma. A. Nie ma a. Okej, Arek się zmęczył. Okej. Okay. Znak zapytania. Proszę mi pokazać, gdzie ty jesteś. Jest to gdzieś tu, więc tu gdzieś musimy poszukać teraz wejścia. O ile będzie możliwość taka, że ja się znowu zaś nie pcham niepotrzebnie. W miejsce, gdzie nie będę mógł się dostać, bo... Kurde... Wygląda jakby w ogóle wejście było stamtąd, tu. I też tak może być. Ale tam nie będę chyba chciał iść, bo może tak być,
że będziemy mieli do tego misję i będziemy musieli tam być. Dobra, wiecie co? Ja rezygnuję z tego. No jakiś pusung. Co? To tam się jakieś kulki palą. Dobra, Arek mocno zmęczony. Będziemy mieli jeszcze coś po drodze? Nie, no chyba tak objedziemy to dookoła i tyle. Tu też jest jakiś statek, wygląda jak jakaś baza. Zobaczmy może. Owszem, czyli... Czyli jeszcze wszystkiego nie odkryliśmy, moi drodzy. Zobaczmy teraz na mapie. Ewidentnie jest tutaj miejscówka do zrobienia. Ja bym chciał tam jednak podjechać. Tylko właśnie nie wiem, jak bardzo ja mogę sobie tutaj włazić. Czy może będą związane z tym misje? Żeby zaraz nie było tak, że ja tutaj nie przejadę, bo... Tu jest mega to zamknięte. I wiecie, może być tak... Dobra, wiecie co? Rezygnuję. Jadę do swojej misji. Zobaczymy później, jak się troszeczkę rozluźni. Zobaczymy, co się tam wydarzy. Dobra, spadamy stąd. Nie wiem, jak grać. Nie wiem, jak grać. Всем слушать! Барон говорить будет! Тутай? Всем слушать! Барон говорит! Не знаю, что хорошо. Интересные дела творятся, браточек. Так, добра, термин дойдем. Добра, потом не стреляем, чтобы меня не развалили. Wiecie, może tak być, że po prostu będziemy wykonywać te misje tak czy siak będziemy musieli. Nie wierzę, że tutaj nie będzie jakiejś jadki z kimś. A nie mam też apteczki w razie żeby się uleczyć. Dobra, nie, w ogóle nie czytam, co on tam gada. Spocznij, Barn przemówił. Rozjadę to. Cio! Dobra, oni chyba raczej z auta mnie nie wyciągną. Jesteśmy... Tam kolejny ten latający stwór. Trochę mi przypominają te z Mad Maxa, te wieżyczki, co trzeba było hakiem ściągać. Jak ktoś grał, to będzie pewnie wiedział. Dobra. Czuję, że jesteśmy blisko już. Strasznie razi po oczach. A zmieniłem troszeczkę ustawienia. Ale dobra, my już chyba dotarliśmy. To jest nasza ciufcia? Co to się zrobiło? Jakaś buzia. Dobra, no to tu na pewno. Jasne, że to jest nasza... Tutaj widzę, się już ładnie usiedlili. Artem, tutaj, halo! Zaraz przyjdę, ja najpierw idę ten, ogarnąć... Albo nie, najpierw pójdziemy do nich. A wiecie... Dlaczego? Bo może coś dostaniemy znowu od tego naszego ziomka. Pełny zbiornik. Dobra, wchodzimy do środka. Artem, u mnie Damir na связi. Sadź, ja быстро. Dobrze, oczywiście, że usiądę. Dziękuję bardzo. Хорошо, koniec связi. Хорошо. Молодчина, Артём. Хорошие новости. Артём добыл карты. Молоток, Артём. Сдобыл карты. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода. И для Авроры, и людям, сам видишь. Ребята один за другим выбывают из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артем, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача – любой ценой доставить воду на Аврору. Аврора. Удачи, Артем. Я
Мы все рассчитываем на тебя. Ну, Крест, добра. Как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на воздух. Вот, тут я вижу, экипка шпи. Отлично. Есть еще Анка? Артем, спасибо, Артём, что зашел ребят проведать. Дело есть. О, выглядит целком иначе. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Степа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Алёша тоже свалился. Им ведь просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Понятно, без воды всем не сладко. Но жалко их так. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Добже, постараемся. Спасибо, Артём. Спасибо, спасибо, добра. Тут ещё займутся... Дядюшка Ермак. Дядя Артём, это мне? Ух ты, спасибо! Już dwa razy zrobiliśmy jej przyjemność. Raz jak zabiliśmy. Jak zrobiliśmy tego potwora i zdobyliśmy dla niej misia. Także spoko. O, widzę, pogoda też przeszła. Zrobiło się dość słonecznie. Wejdźmy zatem do Ciopongu. A czemu ja tu nie mogę wejść? Halo, ja się pytam. Ja chcę broń. Ekwipunek Micza. Otwierać ten burdel. Nie wejdę tu? Chyba, że tędy. Nie, tu jest tylko prze... Tia. Przecież tam był garaż od tego Stefana. Dobra, to chodźmy, to jest on. Szło, Artём, nieważne u nas położenie, skażę. No nie najlepiej, nie najlepiej. Придачу у нас тут гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими сорубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. По закоулочкам? И Степан лежит. Я думал, загрызли гады, а нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар, вот. Ну, kurde, добра, czyli będzie to samo gadanie, nie chcę mi się z tym gadać. Gadanie będzie jedno i to samo, że chodzi o wodę. Ja tutaj wszystko wcześniej zwiedzałem, ale... Kurczę, jak ja mam tutaj teraz wejść? Halo, ja się pytam. Nie potrzeba... O, może... No z drugiej strony też nie ma. Dobra, zatem musimy zobaczyć na mapkę. Gdzie jest nasz cel? O cholera, aż tam? No dobra. To będziemy krążyć dalej. Szkoda, że nie mogę sobie zrobić apteczki żadnej, nic. Chyba, że tu gdzieś w środku jest ten stół. Dobra, o. No co ja mogę skazać? Dobrze wróciłem, nie dobra. Zajemy. Otwieraj mnie ten plecek, synu. Уже разобрался? Filtr. Кажется, dużo da. Zabiera. Уровень заражения показан цветом. Dobra, apteczki dwie przynajmniej. Na niej dynamiku zmienienia. Pociski do pompy. Zmiany. Do snajpery też. Давненько. Tutaj tego nie potrzebuję. Будем надеяться, что за это время ситуация не ухудшилась. Aha, nie ma więcej. Dobra, tego też nie zrobimy. Lipa. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Zachodnia Sibir, Ural. Europejska część strony. Automatyczny system sam dopompowuje zbiornik. Zajebiście, od razu zakładam. Nie będziemy musieli już więcej pompować. Dobra. Broń sobie możemy poczyścić. Pompka brudna mega. Ili ktoto uniósł wszystkie karty wschodniego regionu do nas. Bulldog. Najwspanialszy przedstawiciel rodziny Kałachów. Ubojnik. Ta sama powtarzalna strzelba. Jest niezwykle skuteczna z bliskiej odległości. Z bliskiej, choć dobrze sprawia się na średnim dystansie. Dobra. To jest nasza broń. Nie, no to chyba zostawię sobie. Tak jak jest, dobra. Tu nic nie zmieniamy. W Kałachu też już raczej niczego nie mamy do robienia. Надолго там задерживаться не стоит. Да, тут разбираться и аккурат разбираться. Аккурат до зера. Добра, ты уж... Ладовница. На więcej амуниции. Już на więcej спрzętu, kurczę. Nie wiem, czy raczej nie zamienię sobie teraz na to, ze względu na to, że będę mógł kupić więcej amunicji. Поэтому это направление и надо изучить подробнее. Kurczę, ten... Zastanawiam się też nad wymianą z powrotem na ten kompas, żeby ciągle na tą mapę nie zaglądać. Ozero, reka. Fon niewysoki.
Интересно. Dobra, na razie zostawię sobie tak. Вот тут, правда, что-то nie ma amunicji. Aha, już nie mam waszego wytworzenia amunicji. Dobra, zerknijmy jeszcze raz na szybcioka. No na samym mieście czyste. I infrastruktura jakaś widna. W общем, давай набирать варианты. Spadamy stąd. Я так понимаю, другие страны... Артём, пока тебя не было, я доделал для тихаря еще одну штуку. Можешь установить. Dobra, to już sobie to wziąłem. Gdzie jest nasza fura? Ja chyba zostawiłem po drugiej stronie. Zobaczmy na mapę. Okej. Wsiadamy do fury, no jedziemy, no co? I nic innego nam nie pozostało, jak odpalić naszego ogórka i ruszyć w dalszą drogę. Kolejnej przygodzie. I te sprężynowe, dobra, oczywiście mapkę najpierw. Czy jestem w dobrą stronę odwrócony? Tak, i skręcimy tutaj na prawo i pojedziemy sobie do tego. Szkoda, że nie mogę oznaczać o mniej więcej tak, jak jest ten taki te półrondo. Nie wiem, jak to się nazwać. Dobra, go, nieważne, jedziemy. Próbujemy tam jeszcze dojechać i ogarnąć. Możliwe, że mapa jest też tak ułożona, że ja będę mógł wszystko zwiedzić po drodze, a nie jeździć tak jak ja to zawsze robię, że tu, tam, a potem i tak tam jestem. Zobaczymy. Z jednej strony, szkoda, że też nie można oznaczać celu. No ale dobra, musimy... Tam było chyba jakieś ciało, ale dobra, nie będę się zatrzymał. Na pewno muszę dojechać do... I chyba tak. Sprawdźmy. O kurde, to ja dopiero tutaj dojechałem. Tak, jedziemy tędy. O, ja... Jak jakiś ślepiec, ale okej. Czyli ja tędy przejadę? Tak, tu byliśmy wcześniej już. Dobra, tu musimy odbić w tą stronę. Tam są lu? Ej, tu jest akcja. Słyszeliście to? Pacjancik! Nie chciałem go zabijać! Sorry! Dobra, zbieramy rzeczy. O kurde, to ja tu wcześniej już byłem przecież. Ciekawe, czy oni się po prostu znowu... O kurde, oczywiście zabieram do pompki. Bo wiecie, że my tutaj przecież byliśmy. Aha, tu jest zamknięte. Chyba, że to jest tak wykombinowane, że to będzie się po prostu za każdym razem tutaj... że oni się będą po prostu tu ekspić. Ale dobra, pójdźmy szybko do góry. Czy my coś tu jeszcze będziemy mieli? Ja! No widzicie, ale coś... Coś tu jeszcze chce mi... Myślałem, że to po nim będzie tutaj, no ale dobra. Spadamy. Tutaj uwolniliśmy tego... poczer. Tu jest wyżej, to ja nie wiedziałem. Albo ja tu wtedy nie wszedłem może. Wow. Nie no, byliśmy tutaj, zjeżdżaliśmy. Bo wtedy mnie zaczęli atakować i ja stąd uciekłem. Dobra, nic tu nie ma. Tutaj jest jakaś ta. Tego nie weźmiemy, co? Paliwka. Nie. Dobra, ale mogę zjechać sobie tutaj. Także zjedźmy. Zyskaliśmy przynajmniej troszeczkę materiałów, żebyśmy później w razie co, czego mogli sobie wytworzyć jakieś bajerenckie rzeczy typu apteczka i trochę więcej filtra. Więc wbijamy do naszego furczana, wsiadamy na te skrzypiące siedzenie i ruszamy dalej w drogę. Tylko czekajcie, czy ja bym teraz koła nie zrobił jakiegoś? Nie. Tu będzie chyba w lewo, co? Of course. Ups.
Mam nadzieję, że nie możemy zniszczyć tego samochodu, bo by było też lipnie. Dobra. Wiecie co, chyba jednak zamienię później na tą mapkę, żeby mi pokazywało. Aczkolwiek on będzie mi pokazywał tylko i wyłącznie główny cel. Dobra. Wjeżdżam tam w nich. Co to był tylko jak... Skąd? Nie widzę. Dlaczego? No padła, получай! Chyba po lewej stronie słyszę. Tam jest. Jedu, padło, przyjeżdżaj! I słyszycie, jak się dopompuje? Dobra, dojechałem ich. Idziemy pozbierać, kurde, fanty. Muzyka w ogóle tak przyspieszyła. Zrobiła się taka, wiecie... Oddawaj mnie tutaj. O kurde. Poszły sobie na szczęście. O, tego się nie spodziewałem, że mnie tutaj, kurde, będą próbowali zaskoczyć. O, a tutaj chyba więcej niczego sensownego nie znajdziemy, nasza... Oni tu będą chyba chcieli do mnie podejść. Dobra, zdążymy do fury? Obiegu, uciekamy, go, 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 go. Znowu tutaj jakiś, kurde, wąż mnie tutaj syczy. Kurde, jakim to tu już 30 minut? Jak ja 70 tysięcy razy patrzę na mapę. Dobra, to dojedźmy do naszego ostatniego punktu. Który powinien być, obstawiam, że tam. Jest za nami, więc wysiadamy. Kurde, mapa. Wysiadam. Tędy wyszedł? No dobra. O ty zasrańcu. Ksiom jest stąd. Aha. Wiecie co? Ja nie wiem. Czy to nie są jakieś ich nory? Ja tu zaraz coś nie, kurde, zeżarło. A tutaj niczego nie mamy. Chyba tyle. Zerknę tylko na mapę. Nic tu więcej nie ma, halo. Tam nie chcę iść. Tu mogę tylko sobie pozbierać. Lipa. Chyba, że coś tutaj mogę znaleźć. Tu jest jakiś dobitek. No, ewidentnie tutaj znalazłem skrzynkę z zasobami. Zajebiście. I jeszcze gdzieś jest. Nie wiem, jak bardzo chcę ją znaleźć. To będzie to? Nie, dobra, gdzieś w drugą stronę. Dobra, olać już ten kawałek. Lecimy do fury. Za mną coś? Sraj się. Będziesz mnie tutaj straszyć. Kurde, zaś ten latający. Dobra, bo się Arek zmęczy. Szybko cyk. Wsiadamy. Szybka mapka. Dobra. Dojeżdżamy tam. Jest to spokojnie, powinienem móc przejechać, prawda? Nic mi się nie spalą opona, nic, takie rzeczy, dobra. No i... Dobra, i znowu mapka. Wsiadamy. I lecimy. O kurde, no jak zwykle nie wejdę. Dobra, może tędy lepiej być.
To jest to, Marek. Chyba, że to będzie jakiś posterunek. Jak to będzie jakaś baza, to kończymy i zaczniemy. To może być jakiś ewidentnie jakiś posterunek. Jest on tutaj. Aczkolwiek nie widzę tutaj nikogo. Jakieś strzałki, drogowskazy z pewnością widzę. No, a coś mi już tutaj pinka. Od razu sprawdzimy tutaj, ale tu nic nie ma. Strzałka jest tam, ciekawe co... Dobra, obejdźmy to. Gdzie tu ktoś śpi? Pewnie nie wejdę. Nie chcę z nimi walczyć, ale jak mam tam wejść? Wiem je. A, tu jest wejście. Kurde, no wiedziałem, że... Czemu ich nie zabiłem wcześniej? Zajebiście. Dobra, ale tu jest jakiś... Ej. Dobra, jest stół. Kurde. Dzień dobry. Mnie raczej nie dopadną. Ej. Co mi się latarka wypomp... Ej, tak to pompuję zawsze, żeby było lotorko, była latarka. A jak mi jest potrzebna, to... to mi jej zawsze zabraknie. Kurde, jakie tu jest w ogóle... Patrzcie to! Sneaky biki! No dobra, ale to chodźmy się... podleczyć, w sensie ja sobie jeszcze zobaczę, czy będę mógł sobie wykupić jakieś rzeczy. Moi drodzy, my tutaj się pożegnamy i zaczniemy od tego miejsca. Kolejny odcinek z podróżą dalej Artema w, o tych bestru... Co to jest? Ale to jest oczywiście też z tym. Dobra, nie chcę tego. Ja to rozbiorę po prostu. I tyle. Dobra, ja sobie to już kupię sam. Nie będę was tym męczył. Widzimy się w kolejnym materiale. Serdecznie was zapraszam i... ręczna wiertarka. Pozdro.